Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Nikot, które odbywa się w gościnnych murach Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Naszym dzisiejszym gościem jest ekspert od problematyki białoruskiej Paweł Kazanecki, a tematem są Polacy na Białorusi, obywatele czy zakładnicy. Ja myślę, że nie trzeba dużo wyjaśniać, dlaczego ten temat podjęliśmy w obliczu tego, co ponad rok dzieje się za naszą wschodnią granicą, tą bezpośrednią wschodnią za Swisłoczą, ale też pamiętajmy, że my jako środowisko narodowe pamiętamy o tym, że żyjemy w określonym otoczeniu geopolitycznym, które jest czymś, co wybiera także na nas wpływ i na niego jest oczywistą rzeczą, że trzeba śledzić to, co w bezpośrednim sąsiedztwie się dzieje, no i trzeba śledzić to, co dzieje się także z naszymi rodakami na każdym miejscu, gdzie na trwale żyją, ponieważ ponad granicami przecież jesteśmy jednym narodem i losy rodaków zawsze nas interesują. Oddaję głos naszemu gościowi. Przypominam, że wszystkie pytania, uwagi po wykładzie oddaję głos panu Pawłowi. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. Najpierw od razu chciałem przeprosić za problemy techniczne, ale nie jesteśmy w stanie przesunąć tego kadru troszeczkę, ale to w następnych slajdach już tego problemu nie będzie nam tak mocno przeszkadzał. Następnie, zanim wstąpię, parę słów chciałem powiedzieć. Po pierwsze, przygotowując ten wykład, postanowiłem, żeby mówić nie tylko o współczesnej sytuacji, jaka jest na Białorusi, jaka dotyczy Polaków tam mieszkających. Natomiast też dać krótki zarys historyczny, który pokazuje, skąd wzięła się taka, a nie inna sytuacja Polaków mieszkujących w tym kraju i dlaczego tak trudny był start odrodzenia polskiego po 1986 roku, czyli początku pierestrojki w Związku Sowieckim. To pokazuje lepiej właściwie taką dzisiejszą sytuację i problemy, w jakie Łukaszenka wkręcił tak samo Polaków w tym kraju. Po drugie, też ze względów na prawa autorskie, których tutaj nigdzie nie zaznaczyłem, wszystkie zdjęcia, które używam, pochodzą z czterech źródeł. Wszystko to są źródła internetowe, w związku z tym mam prawo do publikowania ich, natomiast powinno być napisane, skąd są wzięte te zdjęcia. Ja tylko powiem po prostu na wstępie. Przede wszystkim są to zdjęcia ze strony internetowej samego Związku Polaków na Białorusi. Są to też zdjęcia z Wikipedii. Chodzi tutaj głównie o portrety osób, które będę tutaj pokazywał i omawiał. Są także zdjęcia z archiwum kresowego. I jedno zdjęcie jest wzięte z Bielsatu, jedyne zdjęcie, które to się ma zaznaczone źródło pochodzenia. To tak na wszelki wypadek, gdyby ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, skąd źródła ikonograficzne są te. Tak jak powiedziałem, mówiąc już o Polakach na Białorusi, chciałbym przede wszystkim zacząć w ogóle od samego tła historycznego, a mianowicie o tym, w jakiej sytuacji znaleźli się Polacy w tym kraju po 1944 roku, czyli od momentu wyjścia Armii Sowieckiej na tereny Rzeczpospolitej, ponieważ no, właściwie ten moment zaczął wszystkie problemy naszych rodaków właśnie na tych terenach. Polacy po 1945 roku, można by powiedzieć, że znaleźli się w takich dwóch jakby strefach. Jedna strefa, która znalazła się w Związku Sowieckim jeszcze po wojnie 20 roku i po pokoju ryskim, jest to tak zwana wschodnia Białoruś. I na wschodniej Białorusi temat Polski właściwie został zlikwidowany jeszcze w latach 30. w okresie stalinowskim, pierwszej fali represji stalinowskich, kiedy zlikwidowano po prostu autonomiczny okrąg Polski, zlikwidowano wszelkie organizacje społeczne polskie działające na tym terenie, jak i wprowadzono zakaz używania języka polskiego i wydawania czasopism w języku polskim. Również Polaków dotknęły w latach 30., tak jak zresztą Białorusinów,
masowe egzekucje. Dzisiaj już wiemy, że na Białorusi jest odkrytych 20 parę takich miejsc egzekucji. Natomiast ja tutaj symbolicznie zaznaczyłem Kuropaty i Czerwień. W Kuropaty to największe i pierwsze mogiły odkryte jeszcze w okresie Pierestrojki, masowe mogiły rozstrzelanych, no, głównie mieszkańców Mińska tak naprawdę i okolic Mińska. W większości Białorusinów, ale również są tam polskie mogiły. I również wspominam tutaj Czerwień. W Czerwieniu było bardzo duże więzienie. To było więzienie etapowe, gdzie potem więźniowie byli przesyłani na Sybir, ale też wokół tego więzienia były odkryte drugie takie miejsce masowych egzekucji prowadzonych w końcu lat 30. Tyle o Polakach we wschodniej części Białorusi. A zachodnia część tak naprawdę doznała tych pełnych represji od 1944 roku. Zaczęło się od wysiedleń Polaków, które się odbywały między 1944 a 1946 rokiem. Wówczas z tego obszaru chciało wyjechać ponad 500 000, a właściwie zostało zakwalifikowanych przez specjalną komisję sowiecko-PRL-owską. Ponad 500 000 Polaków, natomiast fizycznie zostało przesiedlonych inna liczba, jeszcze o tym będę opowiadał. No a druga taka repatriacja odbywała się już po śmierci Stalina. W latach 55-59 kolejna grupa Polaków wyjechała z terenów, które zostały dołączone do Białorusi i znalazły się poza granicą PRL. Trzecia taka rzecz, która dotknęła całą tą grupę, to były wysiedlenia do Kazachstanu i na Syberię, ponieważ władze stalinowskie nie były w stanie sobie poradzić z uspokojeniem polskiej inteligencji. W związku z tym w 1952 roku została zorganizowana też masowy wywóz. Głównie jeśli chodzi o kryteria doboru, byli to AK-owcy, byli to żołnierze armii Andersa, którzy wrócili po wojnie do swoich domów. No i Kubacy, ponieważ jednym z większych problemów władzy sowieckich było po prostu poradzenie sobie z wsiami polskimi. Stąd też poniżej mają Państwo taki punkt kolektywizacja. Kolektywizacja była ważnym depolonizacyjnym mechanizmem. Wsie polskie jak raz najbardziej protestowały na tych terenach przeciwko kolektywizacji. W związku z tym też z tych wsi usuwano księży, którzy byli jakby liderami tego, aby nie dopuścić do kolektywizacji. No i usuwano najbardziej chrobnych chłopów. Wreszcie warto wspomnieć o likwidacji szkoły, o czym jeszcze powiem więcej, likwidacji polskich szkół, likwidacji kościoła katolickiego. No a w końcu po rozprawieniu się z tymi wszystkimi jakby przejawami polskich instytucji po prostu Polakom przez następne 40 lat utrudniano jakąkolwiek dostęp do oficjalnych kadr. Trochę o likwidacji kościoła. Mianowicie w 1945 roku na zachodniej Białorusi istniało 375 kościołów, działało 213 parafii. I już w tych latach pierwszych wysiedleń, w latach 45-47, wyjechało z terenu Białorusi 304 księży, a pozostało 255, którzy właściwie też w trybie natychmiastowym byli poddani represjom. 153 księży było aresztowanych. Były to takie śmieszne areszty, ponieważ 41 osób dostało wyroki 25 lat więzienia, około 20 osób wyroki 10 lat więzienia. Także tak naprawdę już w 1953 roku pozostało jedynie 10 księży na wszystkie parafie na terenie Białorusi. Przy czym tych 10 księży nie miało prawa objeżdżać innych parafii. W związku z tym tak naprawdę ograniczono funkcjonowanie kościoła katolickiego w sposób symboliczny do 10 parafii. Po śmierci Stalina ta liczba była troszeczkę większa, ale już w 1986 roku
tak naprawdę przed Biedestrojką działało też znowu tylko 10 parafii na terenie całego kraju. Taką symboliczną walką o otwarcie kościołów to był Czerwony Kościół w Mińsku. Mianowicie w 1953 roku poszła rzeczywiście taka wielka fala liberalizacji wobec Kościoła Katolickiego w Związku Sowieckim. Ale ta liberalizacja właściwie dotyczyła tylko Litwy i Łotwy. Co ciekawe, na Litwie i na Łotwie nie tylko, że udało się zachować dużą część parafii katolickich, to udało się zachować strukturę Kościoła Katolickiego, to znaczy zachować hierarchów. Natomiast na Białorusi ta próba po śmierci Stalina jednak odbudowania Kościoła się nie udała. Władze BSSR postanowiły, że nie otworzą kościoła w Mińsku i po trzech latach korespondencji różnych petycji wiernych w 1956 roku została wydana oficjalna odmowa. Co ciekawe, wbrew opinii Moskwy. Moskwa wydała władzom białoruskim taką dyrektywę, że właściwie powinniście symbolicznie katolicyzm zachować na ziemiach białoruskich. No ale kościoły mimo wszystko pozostały zamknięte. Jak już wspomniałem, nastąpiła pełna likwidacja wyższego duchowieństwa. Na Białorusi do końca lat 80. nie było żadnych hierarchów duchownych. Jedyną osobą, która dostała nieformalny właściwie, albo bym powiedział konspiracyjnie tytuł biskupi, to był ksiądz Czerniawski, który w końcu lat 70. znalazł się w Watykanie. Na prośbę Watykanu dostał paszport od władz sowieckich i tam dostał prawo po pierwsze do tłumaczenia Biblii na język białoruski, po drugie dostał właśnie dokumenty pozwalające mu na koordynację wszystkich działających parafii na terenie kraju. Zostało zlikwidowane też seminarium duchowne. Seminarium duchowne działało w Pińsku. Ono zostało również zlikwidowane. No i to znowu taki kontrast z Litwą, gdzie seminarium duchowne działało w Kownie przez cały okres sowiecki. No i tak na koniec symbolicznie zostawiłem tutaj taką fotografię. To jest fotografia kościoła w Beleżanach. Beleżany są dzisiaj częścią Głębokiego, mianowicie masowa likwidacja kościołów poprzez wysadzenie ich w powietrze w latach 50. Takich kościołów było kilkadziesiąt na Białorusi wysadzonych. Najbardziej znany jest właśnie ten w Beleżanach. To był kościół, który służył dla polskiego garnizonu w latach 30., a wcześniej był to kościół grekokatolicki zakonu bazylianów. No i innym takim bardzo znanym kościołem to był kościół jezuitów w Pińsku, który potem został dopiero w 2000 latach odbudowany. Dzisiaj jest katedrą w biskupa pińskiego. No inne kościoły były przerabiane na budynki publiczne. Też takim symbolicznym przykładem to jest katedra w Mińsku, która służyła przez pokolenia jako klub sportowy. Likwidacja szkolnictwa no, była też właściwie totalna na terenie Białorusi. Najpierw w tym etapie lat 45-47, kiedy nastąpił masowy wyjazd inteligencji polskiej z terenu Białorusi do PRL-u. W 45 roku tylko wyjechało 200 nauczycieli. Znaczy, to był właściwie już taki mocny cios dla polskiej szkoły. No to dla ciekawostki powiem, że w 45 roku szkolnym 45-46 funkcjonowało na Białorusi 207 polskich szkół, a już w następnym roku 46-47 zostało ich zaledwie kilka. I jeżeli w 45 roku polskie szkolnictwo było zarówno na terenie Grodzieńszczyzny, Nowogródczyzny, części Leszczyzny dołączonej do Białorusi, jak i w obwodzie brzeskim, to już w 1947 roku one były tylko i wyłącznie na terenie Grodzieńszczyzny. No i takim
ostatnim etapem likwidacji polskiego szkolnictwa, to był 4 lipca 1948 roku, zostało zamknięte ostatnie liceum polskojęzyczne, przy czym znalazła się tam grupa rodziców, która złożyła petycję z prośbą o zamknięcie tego liceum i to było właściwie koniec polskiego szkolnictwa na Białorusi. Do lat 90. na Białorusi nie było polskich szkół, ani żadnego nauczania języka polskiego w jakichkolwiek oficjalnych szkołach. Język polski od tego momentu przestaje w ogóle istnieć w sferze publicznej w SSR. Jak wspomina Tadeusz Gawin, który był założycielem Związku Polaków, o którym będę mówił, do 1986 roku język polski oficjalnie można było usłyszeć tylko na festiwalach kultury polskiej organizowanych przez konsulat PRL-u. Te koncerty odbywały się co kilka lat w Moskwie, w Mińsku w latach 70. I to był właściwie jedyny przejaw, gdzie gdzieś pojawiała się kultura polska na Białorusi. No, o samych repatriacji też warto więcej powiedzieć. W latach 44-46 wyjechało, tutaj są różne dane, ale taką najprawdopodobniejszą daną to jest 287 tysięcy Polaków. Taka liczba jest zawarta w oficjalnych dokumentach. W oficjalnym protokole specjalnej komisji repatriacyjnej polsko-sowieckiej. Natomiast w latach 55-59 wyjechało nieco ponad 100 tysięcy Polaków. Również według oficjalnych danych na ten okres zostało na Białorusi około 539 tysięcy Polaków. Trochę o stanie liczebności i o geografii, gdzie Polacy żyją obecnie na Białorusi. Jeżeli popatrzymy na tą mapę, to tak naprawdę Polacy znajdują się głównie w obwodzie grodzieńskim. To jest data Grodzieńszczyzna i Nowogródczyzna. Przede wszystkim wokół Grodna na północ od Grodna. No a także mamy taki wąski pas idący w kierunku północnym. To jest tak naprawdę wschodnia część Gdańszczyzny, ponieważ Gdańszczyzna została podzielona na pół między Litwę a Białoruś. No i mamy jeszcze małe wyspy polskości na terenie obwodu brzeskiego, czyli na Polesiu. A tak naprawdę, jeżeli wziąć w skali całej Białorusi, no mamy też jakieś pojedyncze osoby czy pojedynczych Polaków. Również nawet na wschodniej Białorusi nie jest tak, że są takie regiony zupełnie puste. No, ale widać, gdzie większość tych Polaków zamieszkuje do Włoch. Troszkę też może o statystyce. Tablica, którą tutaj prezentuję, to jest tablica zrobiona na podstawie spisów ludności typów powszechnych przeprowadzonych na Białorusi w 1999 i 2019 roku. To jest zestawienie największych mniejszości narodowych kraju. No i przede wszystkim może zwrócę uwagę na to, że w 1999 roku Białoruś zamieszkało nieco ponad 10 milionów mieszkańców. Obecnie, to znaczy w 2019 roku zrobiony, mieszka tam mniej więcej 9,5 miliona obywateli Białorusi. Z czego największą mniejszością narodową są Rosjanie, których również zmniejszyła się liczba, ale dużo bardziej gwałtownie, mianowicie jeśli było na Białorusi mniej więcej około 7% mieszkańców, to na przykład ubytek Rosjan przez w tym okresie 1,140,000 do 706 tysięcy, to jest spadek mniej więcej o 37%. 37% mieszkańców mniej deklaruje swoją przynależność do narodu rosyjskiego. Ale też mamy taki spadek wśród Polaków, mianowicie z 395 tysięcy, prawie 396 tysięcy Polaków, którzy w 1999 roku stanowili prawie 4% mieszkańców Białorusi. Dzisiaj pozostało 287 tysięcy i stanowią oni już blisko 3% populacji Białorusi.
Taką samą tendencję możemy obserwować wśród wszystkich tradycyjnych mniejszości narodowych na Białorusi. Natomiast, co ciekawe, wzrastają w tej chwili obecność takich grup etnicznych jak Azerzy, Ormianie, Tadżycy, czyli wszystkie narodowości, które migrują głównie z Azji Centralnej lub z terenów przykaspijskich czy z Kaukazu. Odrodzenie polskie nastąpiło dopiero w latach 80. Wraz z nastaniem pierestrojki w 86 roku, czyli poluzowania otwarcia na pewne prawa obywatelskie w Związku Sowieckim, zaczął się również ruch polski. Takim jednym z głównych inicjatorów ruchu polskiego był Tadeusz Galin, który w tym okresie służył jako oficer Armii Sowieckiej w wojskach pogranicznych na Dalekim Wschodzie. No ale był już bliski do emerytury wojskowej i postanowił jednak wykorzystać ten okres pierwszy dla obudzenia świadomości narodowej ruchu polskiego na Białorusi. W 1988 roku stworzył pierwszą organizację polską na terenie Białorusi po wielu latach. To było Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Zbrodni imienia Adama Mickiewicza. Dwa lata później też powstało Stowarzyszenie Kulturalne w Polonii, w Mińsku w 1990 roku. I te dwie organizacje zainicjowały w 1990 roku powstanie Związku Polaków na Białorusi, który jest największą i najmocniejszą organizacją polską na terenie tego kraju. Sam Tadeusz był liderem tej organizacji, był przewodniczącym do 2000 roku. Był bardzo mocno związany z białoruską opozycją. Przede wszystkim był najpierw współpracownikiem Stanisława Szyszkiewicza, który był przewodniczącym parlamentu białoruskiego, a ponieważ w tym okresie nie było jeszcze prezydentury na Białorusi, to był tak naprawdę głową państwa. No i gdy Łukaszenka został w 1994 roku wybrany na prezydenta, Tadeusz Galin wraz ze swoimi sympatiami bardzo mocno związał się z opozycją. Był też jednym z mężów zaufania Aleksandra Milinkiewicza na jego wyborach w 2006 roku. Ze względu na tą, no tak, może jeszcze parę słów w ogóle o działalności Związku Polaków. No to, co było najważniejsze, to po pierwsze skupienie w ogóle tych, którzy myślą o polskości i dla których polskość ma jakąś wartość, no i stworzenie samych struktur Związku. Struktury Związku były tworzone na skali całej Białorusi. Tak jak już powiedziałem, z polskością na wschodniej Białorusi uporano się jeszcze w latach 30. W związku z tym też wydawało się, że tam już nie ma na czym odbudowywać tej polskości. Okazało się, że jednak jest. I w latach 90. zostały stworzone oddziały, tutaj może nie wszystkie oddziały wypisałem, natomiast wypisałem miejscowości, w których zdążono wybudować tak zwane domy polskie. To jest zachodniej Białorusi, to Grodno, Lida. W Nowogródku właściwie kupiono budynek, ale go nie zdążono otworzyć. O tym też jeszcze będę mówił w Bołkowisku, Brześciu i Baranowiczach. Natomiast w Białorusi Wschodniej takie domy polonijne, czy właściwie polskie, zostały stworzone w Mińsku, w Opylewie i w Mołodnicznie. Tu na zdjęciu to był dom, siedziba główna Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. W tym czasie też zrobiono bardzo dużo dla budowy szkolnictwa polskiego na Białorusi. Postanowiono inwestować nie tyle w szkoły podstawowe, a raczej w szkołach podstawowych stworzono głównie nauczanie języka polskiego, czyli zostały stworzone klasy z dodatkową nauką języka polskiego, ponieważ tak naprawdę wielkim problemem Polonii było po prostu brak jakiejkolwiek znajomości języka polskiego, jakiejkolwiek styczności z językiem polskim. Co jeszcze też zresztą pokażę przy innych statystykach. Natomiast zainwestowano bardzo dużo. Budowano za pieniądze Wspólnoty Polskiej, to jest stowarzyszenie wspierające Polaków za granicą, które było w 1990 roku stworzone przy Senacie Rzeczypospolitej. Wybudowano
zbudowano dwa budynki Liceum w Grodnie i Liceum w Wołkowysku. Liceum w Grodnie było otworzone w 96 roku, Liceum w Wołkowysku w 99. Przy czym nauczanie w tych liceach jest ustawione w ten sposób, że właściwie do tych liceów może trafić dowolna osoba nie znająca języka polskiego, czyli bardzo duży nakład jest stawiany na to, aby tam wreszcie doprowadzić do takiego czynnego używania języka polskiego i w związku z tym też już część przedmiotów jest wykładana po polsku, chociaż nie wszystkie, są też przedmioty wykładane po rosyjsku i po białorusku. A w tej chwili wokół tych liceów zaczął się nowy konflikt, a mianowicie w tym roku jest przygotowany nowy projekt przez Parlament Białoruski, według którego na życzenie nawet jednego rodzica w klasie mogą być zlikwidowane wykłady w jakichkolwiek innych językach obcych. Dotyczy to wszystkich mniejszości narodowych, no ale wszyscy oczekują, że ta ustawa przede wszystkim właśnie uderzy w te dwa licea. Czyli może się okazać, że będą one polskimi już tylko z nazwy. Troszkę właśnie o językach ojczystych wśród mniejszości narodowych. Mianowicie zwrócę tutaj przede wszystkim uwagę na Polaków, to jest druga pozycja. Na 287 tysięcy Polaków, którzy w spisie w 19 roku zadeklarowali swoją narodowość jako polską, tylko 19 tysięcy osób deklaruje, że ich językiem ojczystym jest język polski. Czyli zobaczmy, jaka to jest duża dysproporcja, to jest tak naprawdę 1/10, nawet mniej niż 1/10 tych osób, które deklarują siebie jako Polacy. A jeszcze mniej osób, bo tylko 3,5 tysiąca osób deklaruje, że używa języka polskiego w domu. Także ta przepaść i ten brak w ogóle znajomości języka polskiego nawet przez te 30 lat istnienia państwa białoruskiego tak naprawdę nie został zatarty. Inaczej to wygląda wśród Rosjan, z których na 706 tysięcy osób, które deklarują swoją rosyjskość, 685 tysięcy deklaruje rosyjski jako swój język. A też podobna liczba deklaruje, że używa go w domu, tak? No ale jak pamiętamy, język rosyjski jest językiem dominującym na Białorusi. Troszkę też o samej, żeby więcej powiedzieć o deklaracji językowej Polaków. Mianowicie powiedziałem, że z 280 tysięcy tylko 19 tysięcy deklarowało, że ich językiem narodowym ojczystym jest język polski. Natomiast 156 tysięcy Polaków deklaruje, że ich językiem ojczystym jest język białoruski. Jest to bardzo ciekawa rzecz, która świadczy być może o tym, że na Białorusi istnieje podwójna definicja, co to znaczy polskość. Mianowicie bardzo wielu Białorusinów, którzy są katolikami, określają siebie jako Polacy. Ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym termin przynależności do narodowości był przez Białorusinów definiowany jako przynależność do katolicyzmu albo do prawosławia. Czyli przynależność do prawosławia oznaczało albo tutejszość, albo białoruskość. Natomiast przynależność do katolicyzmu oznaczała polskość wbrew temu, w jaki sposób, czy w jakiej kulturze narodowej byłeś wychowywany w domu, czy w jakim języku mówiłeś. Także jest to też taki bardzo ważny moment. Przy czym też bardzo ciekawe tutaj zestawienie, ponieważ wynika z niego, że spośród Polaków 5% deklaruje mówienie w języku białoruskim, natomiast spośród Białorusinów 61% deklarują, że ich językiem ojczystym jest język białoruski. Także te liczby są bardzo zbliżone. Natomiast z kolei, jak powiemy, jaki język używa się w domu, to więcej Polaków deklaruje, mianowicie 50% Polaków deklaruje, przepraszam, 46% Polaków deklaruje, że używa języka białoruskiego w domu, a tylko 28% Białorusinów. Także też jest to takie dosyć ciekawe zestawienie mentalne, jeśli chodzi o samą identyfikację.
organizacji. Na Białorusi istnieją różne organizacje polskie, nie tylko Związek Polaków na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi jest tą największą organizacją posiadającą największe struktury regionalne. Natomiast generalnie w tym kraju działa 76 polskich stowarzyszeń. To jest tylko ilość organizacji i grup zarejestrowanych. Ja tutaj wymienię kilka, tylko Polska Macierz Szkolna to jest organizacja, która opiekuje się nauczycielami i która przygotowuje materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego. To jest Klub Studentów Polskich w Grodnie, Republikański Związek Harcerstwa, czyli po prostu oddział naszych harcerzy działający na Białorusi, Stowarzyszenie Młodej Polonii czy Zrzeszenie Polonii Medycznej. Tak? Mianowicie różnego rodzaju organizacje zawodowe zrzeszające Polaków wykonujących dany zawód. Troszeczkę też o prasie. Jeżeli chodzi o polskie gazety, taką najbardziej znaną i najstarszą gazetą, która wychodzi od 1989 roku, to jest Głos Nadnieprza. Od czasu rozłamu Związku Polaków Głos Nadnieprza został przejęty właściwie przez proreżimową część tej organizacji. W związku z tym dzisiaj wychodzi też Głos Nadnieprza na uchodźstwie. Ten Głos Nadnieprza na uchodźstwie tutaj właśnie jest też prezentowany. Oprócz tego wychodzą jeszcze trzy czasopisma. Echo Polesia, które jest kwartalnikiem, Magazyn Polski jako miesięcznik, no i jeszcze jest pismo, którego nie byłem w stanie tutaj zaprezentować, nazywa się Słowo Ojczyzny, wydawane właśnie dla nauczycieli, przede wszystkim przez Polską Macierz Szkolną. Tutaj jeszcze na górze prezentuję stronę internetową Nadnieprza. Jest to strona internetowa związana z tą częścią Związku Polaków, która dzisiaj no, jest uznawana przez państwo polskie. No, dla polskości bardzo dużą rolę, jak już pokazywałem, odgrywał zawsze Kościół katolicki na Białorusi. Ale po 1986 roku przed Kościołem katolickim stanęło poważne wyzwanie. Czy zostać organizacją, która wspiera polskość, a w związku z tym też organizacją bardzo mocno zmarginalizowaną, ograniczaną terytorium nie tylko właściwie do Grodzieńszczyzny i do kilku rejonów dawnej Gdańszczyzny, czy jednak starać się być organizacją religijną, która działa na terenie całego kraju i może być atrakcyjna w ogóle dla obywateli Białorusi. Pierwszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego był już świętej pamięci arcybiskup Kazimierz Świątek. A była to postać wybitna. To był ksiądz, który zdecydował się pozostać na Białorusi, który przez wiele lat siedział w więzieniach NKWD-owskich, a następnie działał właśnie na rzecz odrodzenia Kościoła i na Litwie, i na Białorusi. I on postanowił jednak budować jakąś równowagę między czynnikiem polskim a czynnikiem białoruskim w Kościele katolickim. Takim zwolennikiem polskości Kościoła katolickiego na Białorusi był arcybiskup Aleksander Kaszkiewicz. On przez długie lata był księdzem najpierw na Litwie, prowadził wiele parafii na Litwie w różnych miejscowościach, między innymi też w Wilnie. No i tam zakończył w Kownie seminarium duchowne. No a potem, jak właściwie wszyscy biskupi działający w pierwszych latach 90. na Białorusi, otrzymał nominację biskupie, arcybiskupie rozdawał jeszcze Jan Paweł II. Natomiast z prawej strony widzicie biskupa Aleksandra Dziemianko. To był pierwszy Białorusin, który był uświęcony na biskupa. I on, no nie tylko on, ale część też polskich biskupów działających na Białorusi byli stworzyli tą opcję białoruską w Kościele katolickim działającym w tym kraju.
Do tego roku w kościele katolickim głową kościoła był arcybiskup Tadeusz Tadusiewicz. Z pochodzenia również Polak, ale przede wszystkim wychowany na Litwie. Natomiast pierwsze zadania po rozpadzie Związku Sowieckiego, które otrzymał, to była odbudowa kościoła katolickiego w Rosji. I on przez ponad 10 lat był głową tego kościoła katolickiego tam. Był arcybiskupem moskiewskim, chociaż większość swojej działalności prowadził w Petersburgu. Natomiast po konflikcie z władzami rosyjskimi został z Rosji wydalony i Watykan umówił się z Łukaszenką, że Matusiewicz zostanie na Białorusi. Matusiewicz był jednym z większych zwolenników właśnie białoruskości Kościoła Katolickiego. No i w jego okresie właściwie ta białoruskość Kościoła Katolickiego została przypieczętowana. Tutaj też prezentuję od razu Czerwony Kościół w Mińsku. To jest ten kościół, o który szła walka w 1956 roku, aby otworzyć działanie tego kościoła. Kościół znajduje się w samym centrum Mińska, właściwie koło siedziby Łukaszenki i koło siedziby Parlamentu Białoruskiego. Kościół został otworzony w 1989 roku staraniem wiernych. Po bardzo długim strajku głodowym władze białoruskie się zdecydowały na otwarcie tego kościoła. I był właściwie takim symbolem rozwoju katolickości białoruskiej, ponieważ z tym kościołem też były związane kręgi Białoruskiego Frontu Narodowego. A dzisiaj w tym kościele odbywają się msze zarówno w języku polskim, w języku białoruskim, w języku rosyjskim i w języku litewskim. Także jest on właśnie takim symbolem funkcjonowania wielu narodów w kościele katolickim na Białorusi. W 2000 roku zakończyła się kadencja Tadeusza Gawina w Związku Polaków na Białorusi i został wybrany nowy przewodniczący związku, Tadeusz Kruczkowski, który był zwolennikiem, jak to określał, depolityzacji Związku Białoruskiego, Związku Polskiego, przepraszam, Związku Polaków. I w związku z tym rozerwał jakiekolwiek kontakty z niezależnymi organizacjami pozarządowymi na Białorusi, jak i z samą opozycją demokratyczną w tym kraju. Zaczął też różnego rodzaju układy z władzami łukaszenkowskimi, co nie spodobało się części Polakom i w 2005 roku nie został ponownie wybrany na przewodniczącego, a w wyniku wyborów przewodniczącą została Angelika Borys. Była ona takim kandydatem bardzo neutralnym, który teoretycznie miał pogodzić różne strony w Związku Polaków, zarówno te strony bardziej prodemokratyczne, niezależne i też tą część Polaków, która bliżej była skłonna do współpracy z polskimi władzami naprzeciw przede wszystkim otrzymywania polskiej pomocy finansowej na działanie związku, ale również miała być takim kompromisowym kandydatem dla tej części bardziej prołukaszenkowskiej w Związku Polaków. Niestety okazało się, że dla tej części prołukaszenkowskiej, a właściwie przede wszystkim dla służb białoruskich, dla białoruskiej OPGB, ponieważ nie zgodziła się podpisać lojalki współpracy z KGB, okazała się też kandydatem niewygodnym. Po 5 miesiącach została stworzona frakcja w Związku Polaków, frakcja takiego, nazwijmy to, betonu komunistyczno-nomenklaturowego, który przeprowadził 5 miesięcy później alternatywny zjazd Związku Polaków. Zjazd właśnie chroniony przez milicję, gdzie większość członków Związku Polaków, jak i delegaci poprzedniego zjazdu nie mieli w ogóle prawa wejścia na salę i ta ograniczona ilość tak zwanych delegatów wybrała alternatywnego kandydata Józefa Łucznika. Powstała więc sytuacja, w której z jednej strony władze polskie uznawały
Angelikę Borys jako prawowicie wybranego, demokratycznie wybranego przewodniczącego Związku Polaków, a władze łukaszenkowskie uznawały, że jedynym i prawowitym przewodniczącym Związku Polaków jest Józef Łuczny. Ten rozłam, który się zaczął wtedy, trwa do dzisiaj i jest bardzo takim poważnym elementem właśnie całego konfliktu i relacji polsko-białoruskich na poziomie międzypaństwowym, jak i również wpływa na całą sytuację Polaków w tym kraju. Władze polskie prowadziły wobec Białorusi bardzo różną politykę w bardzo różnych okresach. Przez całe lata 90. i początek lat 2000. starały się prowadzić ugodową i otwartą politykę bez względu na układy polityczne w tym kraju. Natomiast w 2005 i 2006 roku, przed wyborami, kiedy startował Aleksander Milinkiewicz, zaczęły się bardzo bliskie kontakty z opozycją i promowanie Milinkiewicza we wszystkich właściwie organach państwowych w Polsce. Została wówczas też stworzona telewizja nadająca dla Białorusi, tak naprawdę oddział telewizji państwowej polskiej, Bielsat, i został stworzony też specjalny program Kalinowskiego, to jest program stypendialny dla represjonowanych studentów z Białorusi. Te wszystkie kroki bardzo się też nie podobały władzom łukaszenkowskim i konflikt, który zaczął się właściwie od kwestii właśnie Związku Polaków, zaczął coraz bardziej się rozrastać. Związek Polaków został tak kompletnie podzielony, a działania Angeliki Borys zostały uznane za nielegalne. Różne wydania gazet były konfiskowane. Nastąpiła właściwie sytuacja klinczu. I w 2015 roku, kiedy w Polsce nastąpiła zmiana władzy i ponownie do władzy przyszedł PiS, postanowiono zrobić jakby taki reset stosunków polsko-białoruskich. Minister Spraw Zagranicznych pojechał na Białoruś spotkać się z Łukaszenką. Jedynie wynikiem tego resetu, poza oczywiście jakimiś próbami kontaktów ekonomicznych, była umowa, która utrzymywała autonomię polskich szkół, które pokazywałem, tych dwóch polskich liceów i programów polskich, gdzie również polskie władze miały częściowy wpływ na przynajmniej na program nauczania języka polskiego. Dostało ono też przyzwolenie na takie zupełnie słowne przyzwolenie na działania tego opozycyjnego Związku Polaków na Białorusi związanego z Angeliką Borys. Natomiast nie załatwiono kwestii legalizacji tego związku, czyli przywrócenia sytuacji sprzed 2005 roku, co bardzo szybko się pomściło właśnie w zeszłym roku, o czym zaraz będę mówił. Zwracam uwagę na zdjęcie, które tutaj sobie znalazłem w internecie, bardzo mi się spodobało. To jest przysięga uczniów w szkole, gdzie z jednej strony wisi orzeł Polski, a z drugiej strony flaga szkoły ma wielki herb łukaszenkowski. Także to tak dosyć symboliczna ta schizofrenia właśnie funkcjonowania Polaków w tym kraju. W 20 roku zaczęły się represje ponownie wobec działaczy Związku Polaków. Zaczęły się zamykanie albo przerywanie różnego rodzaju imprez odbywających się na Białorusi. No i wreszcie takim ostatecznym punktem zwrotnym było Święto Kaziuki, zorganizowane w tym roku, które po prostu zostało przez władze białoruskie zabronione. Została aresztowana Angelika Borys. Andrzej Poczobut to jeden z bardziej znanych działaczy Związku Polaków, który jest jednocześnie dziennikarzem niezależnym. Obydwoje do dzisiaj siedzą w więzieniu, to już jest w czerwcu minęło 100 dni, no to powiedzmy sobie jest jakieś 110 dni, jak są aresztowani. No i też zostały aresztowane niektóre lokalne działaczki z różnych miejscowości na Białorusi, Biernacka, Ciszkowska i Paniszewa, które zostały w końcu po, co ciekawe, interwencji nie polskich władz, ponieważ Łukaszenko nie chciał słuchać interwencji polskich władz, ale po interwencji prezydenta Kazachstanu. Zostały z więzienia zwolnione
i natychmiastowo, w trybie natychmiastowym wywiezione na granicę i wydalone, to znaczy wydane w ręce polskich pograniczników, przy czym dwie z tych pań opuściły kraj, nie mając nawet paszportu. Z kolei w oficjalnym Związku Polaków, który uznaje Łukaszenka, w tym roku odbyły się nowe, kolejne, nazwijmy to, wybory przewodniczącego. Dosłownie to się chyba odbyło miesiąc temu. Nowy przewodniczący, jak nawet powiedzą Państwo na nazwisko, niejaki pan Aleksandr Sonkin, według mnie nawet nie z polskiego pochodzenia. W każdym razie to już jest tradycja tego propaństwowego Związku Polaków, że przewodniczący nie mówią w ogóle po polsku, występują jedynie po rosyjsku. No a tenże przewodniczący jest jednocześnie deputowanym do Rady Najwyższej Białorusi. No a zdjęcie pięknie pokazuje, gdzie wisi polska symbolika, to znaczy prezydent Łukaszenko i wspaniała oficjalna flaga nieuznawana również przez naród białoruski. Tyle, mój zarys, dziękuję i po prostu czekam na pytania. Tak, to otwieram sesję pytań teraz. Kto z Państwa miałby chęć pytanie zadać? Jeżeli w tej chwili nie ma, to ja mam jedno. Mianowicie w momencie odrodzenia białoruskiego na samym początku lat 90. To ta narodowa strona białoruska, oprócz tego, że oczywiście była antykomunistyczna, antymoskalska, można powiedzieć, w znaczeniu przeciwnikiem imperializmu moskiewskiego, to jednak były tam głosy, które stwierdzały, że boją się także Polaków. Jeden taki przykład tutaj cytowany przez literaturę przedmiotu pismo Literatura i Mastactwa, Literatura i Sztuka, która było taką w pierwszej fazie tej białoruskiej perestrojki, było taką sztandarowym pismem, można powiedzieć, zwolenników przemian, prawda, jeszcze wtedy w ramach demokratyzacji systemu sowieckiego, to rok 80-89, zamieściło pod dość głośny artykuł, w którym te obawy bardzo mocno wybrzmiały, można powiedzieć. I pytanie do naszego gościa, ile z tych obaw zostało teraz po stronie narodowej białoruskiej, tak? No to też jest dosyć długa historia, takie obawy były też i w Sajubisie. Tylko myślę, że różnica między ruchem litewskim a ruchem białoruskim polegała na tym, że ruch litewski był już bardzo mocno skrystalizowany, że naród litewski nie był tak wynarodowiony jak naród białoruski, to znaczy znaczna część tego narodu po prostu mówiła po litewsku. Mało tego, nawet nomenklatura komunistyczna litewska mówiła po litewsku. Natomiast na Białorusi sytuacja narodowościowa rzeczywiście była bardzo krytyczna, ponieważ język białoruski w 80-tych latach był praktycznie rzecz biorąc językiem prowincjonalnym i używanym właściwie we wsiach i w małych miasteczkach. To nie był język publiczny, także dla opozycji białoruskiej pytanie białoruskiej kultury i białoruskiego języka było właściwie pytaniem krytycznym. A ponieważ w okresie pierestrojki tak naprawdę nikt się nie zdążył policzyć, nikt nie wiedział, jakie są silne siły polskie, a jednak zawsze była ta wizja narodu polskiego jako narodu panującego. To znaczy tutaj jest też taka jedna rzecz dosyć ciekawa, psychologicznie nawet dla samych Polaków. Jeżeli do 1939 roku Polacy funkcjonowali na zachodniej Białorusi jako ten żywioł dominujący i kontrolujący sytuację, to nagle po 1945 roku stali się tym żywiołem marginalnym, czyli nazwijmy to z większości narodowej, stali się mniejszością narodową. Białorusini, nie znając sytuacji tak naprawdę narodowościowej, jak realnie ona wygląda, rzeczywiście, znaczy opozycja białoruska, bardzo się bali żywiołu polskiego i bali się tego, że również ze względu na atrakcyjność taką materialną, to odrodzenie polskości będzie bardzo gwałtowne, bardzo szybkie i wręcz masowe. Natomiast ta sytuacja bardzo mocno zaczęła się zmieniać z czasem, kiedy po pierwsze się okazało, że ten ruch polski no nie jest tak masowy, jak na przykład ruch niepodległościowy białoruski, którego masowości też możemy dyskutować, ale powiedzmy sobie, był trochę bardziej liczny.
Z drugiej strony też okazało się, że ten ruch po prostu dostał wsparcie z Polski. Znaczy, bardzo wiele organizacji z Polski, dla których słowo niepodległość Polski i słowo demokracja miały znaczenie na początku lat 90. po prostu postanowiły też wspierać ten ruch białoruski. I te właściwie wszystkie obawy, no ja bym nawet powiedział, że rozwiały się jeszcze w ciągu lat 90. To znaczy dla już takiego człowieka jak Milinkiewicz, który stawał się liderem ruchu białoruskiego właściwie już w 2001 roku, to już nie było żadnej obawy. Tym bardziej, że Milinkiewicz miał bardzo mocne tradycje w rodzinie kontaktów polskich. Tutaj chciałem powiedzieć, że dziad Milinkiewicza był bardzo bliskim współpracownikiem Falskich i Korczaka w okresie budowania szkolnictwa polskiego w latach 20. i 30. Także też tutaj pochodzenie tych kluczowych działaczy białoruskich z zachodniej Białorusi, jeśli na początku rodziło obawy, to potem bardzo łatwo rodziło mosty. No a też liczne stypendia, liczne wizyty, no i wreszcie rozmowy, przyjaźnie. Myślę, że to był taki moment rzeczywiście zmieniający te nastroje. Znaczy dzisiaj mówienie o nastrojach antypolskich wśród tak zwanych nacjonalistów białoruskich, no ja szczerze mówiąc się nie spotkałem. Proszę bardzo. Ja chciałam się zapytać, jak wygląda w tej chwili proces starań, który był wspierany przez Łukaszenkę o pierwszego białoruskiego świętego, czyli Wojniłowicza. Nic na ten temat nie powiem. Nie wiem. Nie interesowałem się tą sprawą. Proszę bardzo. To takie troszeczkę pytanie wiążące. Jak wygląda dochodzenie na pozycję lidera Związku Polaków na Białorusi w tym kole, można powiedzieć, opozycyjnym? A jak wygląda dochodzenie, oczywiście oficjalnie, w tym takim kole Związku Polaków reżimowym? Umówmy się, że tam w tym drugim przypadku to na pewno to już dawno zachodzi w jakimś biurze KGB, prawda? Ale jak oficjalnie to wygląda? Teoretycznie i tu są wybierani najpierw delegaci na zjazd poprzez struktury regionalne. Mhm. I ci delegaci na zjazd bezpośrednio już wybierają samego przewodniczącego. Praktycznie i tu ten proces jest bardzo mocno zakłócony. Po pierwsze dlatego, że na Białorusi często te zjazdy tego nazwijmy to nieoficjalnego Związku Polaków nie mogły się odbyć na Białorusi i odbywały się w Polsce, więc to już zakłócało, że tak powiem, pewną równowagę i pełną możliwość reprezentacyjności tych struktur. Po drugie, no jednak część struktur Związku Polaków, chociaż mała część, ale została w tym oficjalnym związku. To też wpływa oczywiście na te wybory. No a jeżeli chodzi o te oficjalne struktury, no to przynajmniej ostatnie dwie kandydatury, dwóch przewodniczących były wybrane w zupełnie sposób niejasny. Znaczy na przykład wybór tej ostatniej osoby, którą zaprezentowałem, właściwie nikt nawet nie wiedział, że gdziekolwiek był jakiś zjazd, tylko po prostu oficjalnie bodajże pani, która jest przewodniczącą Komisji Wyborczej Ogólnokrajowej, ogłosiła, że właśnie mamy nowego przewodniczącego Związku Polaków na Białorusi. Więc to była w ogóle jakaś już rzecz kuriozalna. Wcześniej jeszcze próbowano ją robić rzeczywiście jakieś wybory. Natomiast no trudno tu mówić o takiej pełnej legitymności z jednej i z drugiej strony. Tylko, że po prostu w tej części nieoficjalnej, która działa przy wsparciu Polski, no rzeczywiście została większość działaczy polskich. I w miarę, na ile to jest możliwe, w takich strukturach, no nie powiedziałbym konspiracyjnych, ale przynajmniej półlegalnych, no nie zawsze te struktury, te wybory mogą być w pełni takie przejrzyste. Tak? I mogę tylko powiedzieć tyle, że już i w tym, i w drugim związku było czterech przewodniczących. Angelika Borys jest w tej chwili drugi raz, to znaczy
po pierwszej swojej kadencji było jeszcze, ona się zrzekła z swojej pierwszej kadencji i było jeszcze dwóch przewodniczących związku. Natomiast potem została wydana po raz kolejny, no i teraz jak była aresztowana, to już jest jej druga kadencja na tej posadzie. No i podobnie w tym Związku Polaków Prołukaszenkowskich, jeżeli pierwszy zjazd miał rzeczywiście jeszcze charakter zjazdu, znaczy on był zamknięty, nie wpuszczano byłych delegatów zjazdu, który się odbył 3 czy 4 miesiące wcześniej, ale no rzeczywiście była tam jakaś grupa działaczy, która wybrała tą nową osobę, to już następne zjazdy były właściwie tak zupełnie fikcyjne. I zresztą też osoby, które tam były, jeszcze ta pierwsza kandydatura przynajmniej, to była rzeczywiście osoba o poglądach komunistycznych, bym powiedział, stąd też bardzo łatwo potem prołukaszenkowskich, ale przynajmniej był to prawdziwy działacz Związku Polaków, który od samego początku był jednym z założycieli tego związku, był dyrektorem jednej ze szkół, gdzie promował naukę języka polskiego, no i nawet w 90-tych latach dostawał polskie odznaczenia za promocję polskości na Białorusi. To już następni przewodniczący, którzy byli po nim w tym związku oficjalnym, to były osoby zupełnie wzięte z kapelusza. To znaczy tam był biznesmen, który, no owszem, był polskiego pochodzenia, ale który w życiu nie rozmawiał po polsku, występował zawsze po rosyjsku i który w momencie, kiedy był tworzony w 90-tych latach Związek Polaków na Białorusi, pracował przez chyba 7 czy 8 lat w Niemczech, po prostu zarabiając pieniądze. I wrócił robić biznes na Białorusi i właściwie nie miał żadnych kontaktów nawet z jakąś wspólnotą polską. Kolejny, no mniej więcej też taka postać dziwna, no a ten to już w ogóle chyba wzięty taki był czysto z łukaszenkowskiego rozdania, według mnie też nie mający nawet żadnych korzeni polskich. Także to, ale no w jakimś sensie, może to będzie obraźliwe, ale ja mam takie poczucie, że w obydwu częściach tego Związku Polaków następuje pewna degradacja. Ponieważ ta część nieoficjalna uznawana przez Polskę, gdzie są rzeczywiście autentyczni działacze polscy, są coraz bardziej pozbawiani możliwości jakiegokolwiek działania i utrzymywania kontaktów z Polakami na Białorusi. Z jednej strony po 2005 roku część z tych domów polskich, które pokazywałem, była po prostu skonfiskowana i te domy polskie zostały przejęte przez oficjalny Związek Polaków, czyli mimo tego, że były budowane przez polskie pieniądze, właściwie polskiego podatnika, przeszły na własność tego oficjalnego łukaszenkowskiego Związku Polaków, to był też olbrzymi element tego konfliktu. Czyli od razu pozbawiono struktury polskie no, funkcjonowania w tych przestrzeniach. Tak? Udało się jedynie chyba jeden czy dwa z tych domów jakoś tam odbić na zasadzie jakichś tak papierów finansowych i pokazania, że jednak nie może tam ten związek przejąć tych budynków. Po prostu nie były do końca przekazane formalnie na rzecz Związku Polaków, no i w ten sposób tą sytuację uratowano. Także obydwie strony mają bardzo ciężką sytuację do działania, a biorąc pod uwagę, że w tej chwili właściwie codziennie mamy do czynienia z aresztami działaczy jakichkolwiek organizacji pozarządowych, nie tylko polskich, ale dziennikarzy, tak? Dzisiaj jest aresztowane tylko dzisiaj 20 parę osób na Białorusi, przy czym w tej chwili to już nie są takie areszty dla aresztów, gdzie ludzie siedzą po kilka miesięcy, no nawet jak są bici, to są bici, ale jakoś potem wychodzą. To w tej chwili została wprowadzona nowa ustawa o terroryzmie i są już pierwsze osoby, które dostają po 10 lat więzienia. I to już nie są przelewki i myślę, że na przykład takie Angelice Borys i Poczobutowi też proszę tego rodzaju kary. Tak, proszę bardzo. Jeszcze takie pytanie. Ma się strukturę... Troszkę głośniej proszę. Jak ma się struktura wyznaniowa obecna na Białorusi do tych spraw językowych, które pan powiadał, czyli
I procent ludności, która jest zainteresowana prawosławnym, kościołem rzymskokatolickim, czy też wręcz laicko, a tutaj a te sprawy językowe. Jak to można to robić? Bardzo trudna korelacja. I też bardzo trudne zdobycie wiarygodnych danych. Ja miałem w ręku na przełomie lat 90. i 2000. atlas wyznaniowy na Białorusi, zrobiony na podstawie rzeczywiście rzetelnych badań naukowych na ten okres. To był mniej więcej 2000-2001 rok, jak ten atlas miał być opublikowany. I Ministerstwo Informacji zabroniło wydania tego atlasu. Dlaczego zabroniło? Dlatego, że nagle się okazało, że mimo tego, że oficjalnie, pamiętam, 70% Białorusinów, czytałem 80% prawie, jest wyznania prawosławnego, to się okazało, że badania pokazują, że dominującą wiarą na Białorusi to jest protestantyzm. Dlatego, że no i też bardzo znaczący jest wpływ Kościoła katolickiego. Tutaj takie dwie rzeczy chciałem może opowiedzieć. Po pierwsze, różne te kościoły takie nowoprotestanckie, czyli zielonoświątkowcy, Świadkowie Jehowy, jeżeli ich traktować jako chrześcijan, plus baptyści, to były grupy, które były bardzo mocno zakorzenione na Białorusi i na Ukrainie jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Niektóre z nich nawet jeszcze w okresie carskim. Co ciekawe, cały ten ruch taki nowoprotestancki, nazwijmy tak, tego protestantyzmu nowej fali, był bardzo mocny na Polesiu. I właśnie na Polesiu i białoruskim, i ukraińskim. I to odrodzenie nastąpiło gwałtownie na przełomie lat 80. i 90. Plus to był też taki okres, kiedy po pierestrojce właściwie i tam w takim kryzysie zarówno ideowym, czy ideologicznym, jakby go kto nie nazwał, po upadku Związku Sowieckiego, jak i w olbrzymim chaosie politycznym i no przede wszystkim w brakach materialnych, biedzie po prostu, jaka tam panowała, no to tego typu ruchy religijne były też bardzo atrakcyjną odpowiedzią na uporządkowanie sobie życia osobistego. Po prostu te kościoły protestanckie zaczęły się rozwijać gwałtownie, w sposób zupełnie niekontrolowany przez państwo, do tego stopnia, że po prostu całe prywatne domy były zamieniane na zbory protestanckie i funkcjonowały w ten sposób. To zresztą było też olbrzymią przyczyną represji wokół protestantów, które się zaczęły w 2003 roku i trwały mniej więcej do 2010 roku na Białorusi. Wówczas po prostu setki, jeśli nie tysiące protestantów po prostu było aresztowanych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz co do Kościoła katolickiego. Rzeczywiście ta decyzja, żeby nie robić Kościoła katolickiego Kościołem polskim, a jednak stworzyć ten Kościół jako Kościół, jak go nazwałem, powszechnym, ale powiedzmy sobie ogólnobiałoruski, po prostu dała swój plon. Też Watykan prowadził bardzo mocną politykę z Łukaszenką. Także bardzo wiele nieruchomości kościelnych zostało kościołowi oddanych. Wiele z nich to były już puste place powysadzone w powietrze w kościołach, tak? Ale też dano zgody na odbudowę tych kościołów i dzisiaj mamy w pełni ukształtowaną strukturę hierarchii biskupiej. Mamy episkopat białoruski i biskupstwa w Grodnie, w Mińsku, biskupstwo mińsko-mohylańskie, mohylewskie, przepraszam, mińsko-mohylewskie i litewskie. Także właściwie cała, również łącznie ze wschodnią Białorusią, która jak pokazywałem nie jest Polska, mamy rozwinięte struktury katolickie
i to są rzeczywiście struktury, których parafie cały czas rosną, bardzo aktywne parafie. Bo Kościół katolicki też prowadził bardzo taką prospołeczną politykę, unikając jakby pytań czysto politycznych i unikając zagadnień narodowościowych, to jednocześnie rozwinęło bardzo aktywne takie wsparcie z jednej strony socjalne, a z drugiej strony rozwijał różnego rodzaju ruchy pielgrzymkowe, ruchy edukacyjne, integracyjne i tak dalej, gdzie w narodzie, który był właściwie bardzo mocno, jak to powiedzieć, zatomizowany, ta praca nad budową struktur społecznych była no, bardzo zapotrzebowana przez społeczeństwo. No i ostatnia rzecz o cerkwi prawosławnej. Cerkiew prawosławna na Białorusi to jest cerkiew rosyjskiego patriarchatu, czyli cały czas moskiewskiego patriarchatu, w związku z tym cały czas podlega pod Moskwę i nie ma czegoś takiego, na nasi źle powiedziałem. Autonomiczna, czyli autokefaliczna cerkiew prawosławna białoruska istnieje, ale ma zaledwie dwie parafie na Białorusi, a swoją główną siedzibę ma w Kanadzie. Także taki jest jej niestety wpływ. I Kościół prawosławny nie jest atrakcyjny w sensie społecznym. To znaczy Kościół prawosławny, może do niego się idzie, żeby postawić świeczkę. On jest bardzo wizualnie obecny, ponieważ Rosja, podobnie jak na Ukrainie, prowadziła politykę budowania tych cerkwi prawosławnych za swoje pieniądze. Natomiast tak naprawdę on nie odpowiada na wezwanie wiernych. W związku z tym, ktokolwiek, jakikolwiek, pokaże statystyki, jeśli chodzi o wiarę na Białorusi, ja w nie nie uwierzę. Po prostu nie mamy dostępu do żadnych danych, takich, które by były danymi wiarygodnymi. A mówienie jeszcze o korelacji co do narodowości, gdzie w ogóle te narodowości, te mniejszości narodowe na Białorusi to jest mniej więcej 18%, to nawet nie wiem, czy to ma sens. Proszę o kolejne pytania. Pan z końca? Można? Proszę bardzo. Ja może tak wrócić do tematu głównego, czyli czy na ile Polacy tam na Białorusi mogą być zakładnikami i ja bym jeszcze tak powiedział, dodał, że w samych ćwiczeniach Zapad tam 2007, czy któryś z kolejnych białorusko-rosyjskich, były wymieniane tłumienie rzekomej rebelii polskiej na Kędzierzyźnie, czyli no, no nie wiem, jak najlepiej się Państwo pierwszy wyżli skazują, że to co się dzieje na Białorusi to taka, to jest Polska, pierwsza Solidarność 80, potem stan wojenny i co dalej, i na ile będzie, no to chyba po prostu od samego Łukaszenki zależy, jaka będzie ta, no może obu panów. A nie jest pewien. Ja bym tutaj tak po pierwsze powiedział o tych ćwiczeniach. Nie mówiło się oficjalnie o polskiej rebelii, a mówiło się o oderwaniu kraju, który miał się nazywać Wiszmoria. I ta Wiszmoria miała właśnie ogłosić autonomię, gdzie trudno powiedzieć, czy bano się tej rebelii polskiej, czy właśnie białoruskiej, ponieważ właśnie dokładnie ten sam obszar zachodni wyznaczony pod te ćwiczenia wojskowe, to jest najbardziej, jakby to powiedzieć, i probiałoruski obszar, czyli taki proopozycyjny, to jest ten obszar, który w 1994 roku na wyborach, gdzie wygrał Łukaszenka, na tym obszarze wygrał wybory Paźniak. Także przeciwko komu były robione te ćwiczenia wojskowe, to tak moglibyśmy jeszcze dyskutować i zastanawiać się. Myślę, że to do niczego by nie doprowadziło. Natomiast ja myślę, że jest zupełnie trochę inna sytuacja. My nie możemy rozpatrywać sytuacji Polaków w zupełnym oderwaniu od sytuacji w ogóle obywateli białoruskich w tym kraju. Dlatego, że tak naprawdę obywatele białoruscy są takimi samymi zakładnikami tej sytuacji, jak i Polacy. Z jedną może różnicą. Mnie się wydaje, że tak naprawdę polskie władze zrobiły w pewnym momencie błąd polityczny. Mimo, że ja byłem zawsze i jestem zwolennikiem wspierania opozycji na Białorusi i wspierania sił prodemokratycznych albo antybukaszenkowskich, jakby ich nie definiować, to uważam, że państwo polskie nie powinno się w ten sposób i do tego stopnia w tą sprawę angażować. To znaczy uważam, że taka polityka powinna być prowadzona przez lata na poziomie organizacji pozarządowych,
Natomiast w sposób otwarty deklarowanie się jako ci, którzy wspierają opozycję i taka jednoznaczna pozycja w 2005 roku wobec Milinkiewicza, a następnie w 2010 roku tak naprawdę finansowanie przez polskie służby wyborów opozycyjnych na Białorusi, w momencie, kiedy Sikorski jeździł podawać rękę Łukaszence, no to nagle się okazało, że po prostu ta polska polityka jest niewiarygodna. I wydaje mi się, że jak się ma tak trudny kraj sąsiedzki, to trzeba z nim za wszelką cenę utrzymać stosunki na poziomie państwowym w miarę poprawne, bo można wtedy więcej wspierać na tym polu. A inne kraje mogły być tym adwokatem demokracji na Białorusi, nie musiała to być Polska. I przez to, że Polska weszła w taką politykę, rozerwała tak naprawdę bliskie kontakty, a może nawet nigdy do końca nie zbudowała bliskich kontaktów personalnych z nomenklaturą łukaszenkowską, przez to też wpływ Polski był słaby na Białorusi, a w tej chwili jest zerowy. I właściwie nie ma żadnego pola do komunikacji. I że ruchy te, które robił rząd pisowski od 15 roku na tą współpracę z Białorusią, miały też większy charakter PR-owski niż rzeczywisty. Że nigdy ta komunikacja nie została zbudowana na poziomie wysokich urzędników, co doprowadziło w końcu właśnie tylko do ponownego powrotu tej eskalacji zbrojeń. No a w tej chwili tak naprawdę mamy taką sytuację, że w momencie, kiedy Łukaszenka postanowił się zemścić na opozycji, albo nawet bym powiedział zemścić się na swoim narodzie, bo do tej pory uważał, że jest to miłość dozgonna, a nagle się okazało, że kochanka zdradziła, czyli naród znienawidził, no to się mści i w tej sytuacji zemsty właściwie nikt nie jest w stanie komunikować z tym rządem. I to jest duży problem. Bo być może, że przemiany na Białorusi potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby zachowane były na jakimkolwiek poziomie przez którekolwiek z państw europejskich kontakty na Białorusi. W tej chwili ich nie ma. I myślę, że to jest ten brak konsekwencji w polityce wobec Białorusi, wobec państwa białoruskiego przez te 30 lat spowodował, że Polska przegrała. Czy jakieś pytania kolejne? Jeżeli nie, a ponieważ tutaj padło nazwisko w swoim czasie symbolu ruchu niepodległościowego Białorusi, Zenona Paźniaka, to ja mam pytanie, które pośrednio tylko dotyczy Polaków, ono bezpośrednio nie dotyczy, ale pośrednio jednak tak. Kiedy wszyscy pewnie oglądaliśmy w telewizji relacje od sierpnia zeszłego roku tak z Białorusi, to przy tam wszystkich relacjonowaniu, demonstracji, protestów, zastanawiająca była dla mnie jedna rzecz. Nie padło jedno nazwisko, Zenon Paźniak, ani nikt jemu równoważny z BNF-u i nie padł jeden skrót, BNF. Białoruski Narodny Front, Białoruski Front Narodowy, czyli ta główna, przez lata, sztandarowa organizacja narodowa, opozycyjna, która była no, nawet osobą tam jakoś niespecjalnie się interesującym się jakoś kojarzyła, tak? Po dwóch miesiącach jeden z działaczy BNF-u, Wiaczorka, wystąpił w radio. I to był pierwszy, no ja oczywiście może nie słuchałem 24 godziny na dobę, no ale jednak mimo wszystko starałem się śledzić. Pytanie do naszego gościa jest następujące. Dlaczego BNF-u nie było widać? Bo teraz zgodzisz się ze mną, że w tych wszystkich rewolucyjnych wydarzeniach, czyli w tych wydarzeniach, na które prawdopodobnie BNF czekał całe życie, można powiedzieć, swoje życie polityczne, przychodzi ta rewolucja i tych rewolucjonistów nie ma. Co się z nimi stało? To znowu tak kompleksowe pytanie, że jest trudno odpowiedzieć, ale nazwałbym cztery rzeczy. Pierwsza. Ta opozycja na Białorusi to jest już 30 parę lat. Czyli ten okres, kiedy front był wielki, BDF był wielką organizacją, no skończył się z końcem lat 90. BDF przestał być organizacją masową. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Dzisiaj sytuacja na Białorusi, demonstracje na Białorusi robią nie działacze BDF-u, a dzieci działacze. To znaczy wyrosło już
rzecz, której my nigdy chyba nie przeżywaliśmy w Polsce, jakby nie patrzeć na historię polskiej opozycji, ale przynajmniej ja nie za bardzo kojarzę takie fakty. Ale ja znam w tej chwili co najmniej 30-40 dzieci opozycji białoruskiej, które dzisiaj są liderami tej opozycji. Są albo znanymi dziennikarzami, albo znanymi działaczami. Franek Wieczorka. No, Franek Wieczorka jest taką najbardziej sztandarową postacią, który jest właśnie synem tegoż Wieczorki, jednego z twórców BDF-u. Ale takich osób jest więcej. Jest Staś Iwaszkiewicz, który jest synem Iwaszkiewicza, a który jest w tej chwili jednym z najważniejszych dziennikarzy śledczych na Białorusi, rozkrywających korupcję białoruskich dużych firm łukaszenkowskich. Jest córka Danejki, jest córka Dobrowolskiego z kolei z Partii Obywatelskiej, która zresztą notabene jest w Warszawie i tutaj w tej chwili bardzo poważnie działa. Także no jednak to jest 30 lat, tak? To ci ludzie są też mocno wypaleni. To pierwsza rzecz, taka ogólna. Druga rzecz, jeśli chodzi o Paźniaka, wpływ Paźniaka się bardzo osłabił, a właściwie nawet bym powiedział skończył, po jego emigracji w 1996 roku, kiedy on wyjechał z Białorusi i kiedy też doprowadził w końcu do rozłamu w BNF-ie, to znaczy BNF podzielił się na dwie partie polityczne i ta jego frakcja no jest frakcją naprawdę marginalną. Ona do dzisiaj działa jako BDF, Partia Chrześcijańsko-Konserwatywna, tak to się nazywa, ale to jest partia właściwie bez wpływu, która ma może no, w najbardziej optymistycznych jakichś tam rachunkach 50 członków. Tak? Z kolei BDF, ten, który myśmy znali, który był masowym ruchem, naprawdę liczącym no, co najmniej 150 tysięcy działaczy, w tej chwili ma 500 członków. Takim bardzo krytycznym momentem dla opozycji białoruskiej, i tutaj dwa takie jeszcze dwie rzeczy warto powiedzieć. Po pierwsze, 2010 rok to były wybory, w którym cała opozycja demokratyczna się podzieliła. To znaczy było 6 opozycyjnych kandydatów na wyborze. No to pokazuje ten moment naprawdę olbrzymiej frustracji, rozpadu i kłótni tej opozycji po tym, kiedy po prostu część opozycji zaprzeczyła Milinkiewiczowi. I od tego momentu ten rozpad się zrobił naprawdę olbrzymi. I właściwie od 2010 roku ta stara opozycja się nie pozbierała. Ja powiedziałem, że BDF ma około 500 członków w tej chwili. To wszystkie 6 partii, które gdzieś tam uczestniczyły w budowaniu, w procesie wyłaniania jedynego kandydata na demokratycznej opozycji na prezydenckie wybory w 2020 roku, taki proces był rozpoczęty, nie został zakończony, to wszystkie te 6 partii liczy sobie mniej więcej no, w bardzo optymistycznych znowu warunkach, w podliczeniach razem 2, może 2,5 tysiąca członków. Także to znowu jest bardzo, to są bardzo marginalne w tej chwili struktury. A z drugiej strony przyszło na Białorusi nowe pokolenie. To znaczy, to co się odbyło w 2020 roku, to jest wybuch protestu, spontanicznego protestu ludzi, którzy nigdy nie byli związani z polityką, którzy w ogóle nie wiedzieli, no jak inaczej, nie tylko, że nie wiedzieli, oni uważali, że opozycja to w ogóle nie tylko, że luzerzy, ludzie, którzy wszystko stracili w życiu i nie wiadomo, kto to jest i nikogo nie reprezentują. Oni nawet się bali słowa organizacja pozarządowa albo stowarzyszenie, bo to już śmierdziało jakąś dziwnie podejrzaną organizacją. W związku z tym też nie uznawali nawet organizacji społecznych różnego rodzaju działających na Białorusi. A jedynie co uważali to, czy szanowali to sieci społecznościowe, w których ktoś napisał dzisiaj o 10 spotykamy się na tej ulicy. W związku z tym wszyscy wychodzą i się spotykają na tej ulicy. Znaczy też bardzo charakterystyczną rzeczą tych protestów jest to, że na początku te protesty nie miały żadnego symbolu. Organizatorzy tych protestów starali się organizować te protesty albo pod oficjalnymi flagami białoruskimi, czyli czerwono-zielonymi,
albo pod taką symboliką w momencie, kiedy trzy panie liderki się niby zjednoczyły i pokazały, że razem występują, to z taką flagą protestu miał być biały kolor. Czyli białe opaski ludzie zaczęli nosić, te opaski się jakoś tam przyjęły. Tylko że nagle się okazało, że żaden z tych symboli nie gra, flagi łukaszenkowskiej nikt nie chce zaakceptować. W związku z tym ci ludzie bardzo spontanicznie, nie wierząc w białoruską kulturę, nie szanując języka białoruskiego, nie znając go, nagle podnieśli flagę, która zawsze była znakiem protesty, czyli tą biało-czerwono-białą, nawet nie zastanawiając się, skąd ona pochodzi i co ona znaczy. Więc to był taki bardzo gwałtowny sposób, gdzie ludzie z jednej strony chcieli zaprotestować, bo już mieli tego wszystkiego dosyć, nie mieli żadnych struktur, tylko po prostu spontanicznie wyszli na ulicę, podnieśli stare symbole i stare wartości. Albo inaczej, tych starych wartości teraz się uczą. Znaczy teraz szukają, teraz się dowiadują, teraz próbują znaleźć swoich korzenie tego całego ruchu opozycyjnego. I nie jest to łatwe, tym bardziej, że nikt nikomu nie wierzy. No i ostatni element, który chcę powiedzieć, to znaczy element rosyjski. Szczerze mówiąc, taki element, który no, mnie na przykład najbardziej straszył w zeszłym roku. Ja w ogóle nie rozumiałem, co się dzieje. I próbowałem znaleźć korzenie tego wszystkiego. I musimy mieć świadomość tego, że zdecydowanie wszystkie te demonstracje na początku, same wybory i wszyscy kandydaci, to byli kandydaci przygotowywani przed Rosją. I tam nie było niezależnych kandydatów. Mówimy o Cichanowskim, Babaryce i Cepkale. Tak. Gdzie Cepkała był najprawdopodobniej tym właściwym, namaszczonym kandydatem przez Kreml. Jest to człowiek, który w sposób oficjalny wszędzie mówi, głosi hasła ruskiego mira i wielkości Imperium Rosyjskiego. Cichanowski był człowiekiem, który zdecydowanie miał rosyjskie pieniądze, ale który w ogóle był tak tym, co się na Ukrainie nazywa kandydatem technicznym. Czyli takim kandydatem, który ma robić mobilizacyjną kampanię. Jego zadaniem było stworzenie sieci blogerów, lokalnych stron internetowych, które w godzinę X powiedzą ludzie, wychodzimy na ulicę. I tyle. I nawet też trudno go nazwać agentem, on to spontanicznie robił, on to chciał robił i zgadzał się, że będzie to robił za rosyjskie pieniądze. Troszkę bardziej skomplikowana sytuacja z Babaryką, ponieważ Babaryka jednak jest osobą związaną z Białorusi, jest Białorusinem i chyba ma bardzo głębokie takie poczucie państwowe białoruskie. Czy propaństwowe myślenie białoruskie. Natomiast jako człowiek od lat związany z Gazpromem, no też był tym człowiekiem, który był w stanie wykładać pieniądze na swoją kampanię wyborczą i budował różnego rodzaju struktury na ludziach młodych, na ludziach, którzy często nie byli związani z opozycją, albo byli tam trzeciorzędnymi osobami, 18, 20, 30-latkowie, którzy no też widzieli, jak ta opozycja jako struktury gnije. I on z tymi ludźmi pracował przez 3 czy 4 lata, plus pracował z inteligencją białoruską, to znaczy inteligencja białoruska przez ostatnie 3-4 lata dostała, nagle na Białorusi pojawiły się białoruskie pieniądze na białoruską kulturę, na wydawanie białoruskich książek, na prowadzenie białoruskich imprez kulturalnych, na białoruskie koncerty, wreszcie na zorganizowanie wielkiego show w 2018 roku na rocznicę niepodległości, tą rocznicę nieoficjalną, czyli 25 marca. I to wszystko było robione za pieniądze Babaryki. I raczej Babaryka był takim kandydatem, który miał swoje własne ambicje, ale kandydatem zaakceptowanym przez Kreml. No i to jest to nowe dno, tak? To jest drugie dno,
Aha, no i może warto jeszcze podkreślić rolę Telegramu. Telegramu, który jest, był głównym, jeśli nie jedynym komunikatorem, przez który była cała ta rewolucja robiona. Który jest komunikatorem rosyjskim i kontrolowanym przez Rosję. To jest rosyjski produkt kontrolowany przez Rosję. I jakoś zupełnie swobodnie Rosja nie przeszkadzała w tym, żeby ta rewolucja przez ten produkt rosyjski była robiona. Tylko jest to produkt, którego nie kontroluje Łukaszenka. Także no już tak kończąc ten, bo to jest bardzo skomplikowany i długi temat, ale mi się wydaje, że to, co się odbyło w 2020 roku, to była rzeczywiście za zgodą Putina próba obalenia Łukaszenki. Tylko że w pewnym momencie okazało się, że ludzie naprawdę go chcą obalić. I że ludzie naprawdę spontanicznie wyszli na ulicę i że cały proces wymyka się spod kontroli. W związku z tym, skoro się wymyka spod kontroli, nie możemy pokazać rosyjskiemu narodowi, że my akceptujemy rewolucję. I został zrobiony ten krok wstecz. I te represje, które dzisiaj widzimy, to jest ten krok wstecz. Natomiast z drugiej strony wyraźnie też idą jakiekolwiek no, mocne naciski na Łukaszenkę, żeby jednak ta zmiana władzy się odbyła, tylko w jakiś tam sposób bardziej kontrolowany, jak to się ładnie mówi w nomenklaturze cywilizowany, tak? I pewnie się jakoś odbędzie, no tylko że no, też kosztem narodu. Także z jednej strony mamy nową opozycję, która nie jest ustrukturyzowana, mamy nową opozycję, która częściowo jest kontrolowana przez Rosję. Mamy starą opozycję, która nie jest kontrolowana przez Rosję, ale która jest zmęczona. I razem to daje zupełnie niezrozumiałą mieszankę, co z niej, dalej się z nią stanie. Chociaż myślę, że jest tutaj duża rola Ciechanowskiej, która w tym wszystkim była takim barankiem bożym zesłanym przez niebiosa, bo była po prostu wypadkiem przy pracy. Taki polityczny Nikodem Dyzma. Tak, tak. Wypadkiem przy pracy, poprawnym po prostu Żanna Dark wsiadła na konia i stała się symbolem pracy. A jeszcze ostatnie pytanie, bo powoli nasz czas dobiegł końca. Słucham. Chciałem taki temat poruszyć. Jak wiemy, w trakcie II wojny światowej pod patronatem III Rzeszy Wszechniemieckiej powstał pararząd białoruski. Jaka była skala poparcia dla tegoż rządu przez ówczesnych Białorusinów? Jaki był stosunek Polaków do tego rządu? Oraz jaki jest stosunek współczesnej opozycji białoruskiej do tego okresu historii Białorusi? To bardzo skomplikowane. Po pierwsze, niedokładnie powstał rząd. Rząd białoruski nie został stworzony, ponieważ po pierwsze Hitler nie zgodził się na to, żeby jednak budować jakąś tam autonomiczną strukturę państwową białoruską. Natomiast zarządca ze strony Rzeszy, Kubę, po pierwsze zgodził się na odrodzenie szkolnictwa białoruskiego i rzeczywiście pod panowaniem niemieckim masowo rozwijano szkoły białoruskie i ruch młodzieżowy białoruski. Po drugie zgodził się na zarządy miejskie w kilku miastach na Białorusi, w tym w Mińsku, gdzie działacze białoruscy i to znani działacze niepodległościowi, antysowieccy, byli postawieni rzeczywiście jako administratorzy, nazwijmy to prezydenci tych miast pod okupacją rosyjską. No burmistrzowie, tak, burmistrzowie. I to rzeczywiście było. Natomiast ci ludzie potem emigrując na Białoruska Centralna Rada jeszcze. Tak, no Białoruska Centralna Rada właśnie już tak naprawdę swoją działalność potem właściwie kontynuowała na emigracji, tak? Także to nie był taki organ, który tam w jakikolwiek sposób kierował czymkolwiek, tak? Funkcjonował. Natomiast jeśli chodzi o historiografię białoruską, to mamy dwa problemy. Po pierwsze, ona jest rozdwojona. Mamy oficjalną historiografię i opozycyjną historiografię. W związku z tym w tej oficjalnej historiografii zdecydowanie cały czas ci wszyscy działacze są traktowani jako naziści, hitlerowscy okupanci, kolaboranci itd. Tak?
W opozycyjnej historiografii ten okres jest gloryfikowany. Ci ludzie są pokazywani jako patrioci białoruscy. Są to bardzo, że tak powiem, trudne w tej chwili do rozstrzygnięcia rzeczy i na pewno nie jest to temat nawet wiadomy szerokiemu kołu społeczeństwa białoruskiego. Jest to tak naprawdę drugorzędny temat. Społeczeństwo białoruskie dla siebie odkryło w 18 roku, że było coś takiego jak Białoruska Republika Ludowa, która była stworzona w 1918 roku i która funkcjonowała właściwie kilka miesięcy, przez może pół roku na terenie Białorusi. I to było wielkie odkrycie dla społeczeństwa białoruskiego, bo ono nawet o tym nie wiedziało. Bo znowu to była rzecz tak naprawdę wiadoma w kołach historyków albo w kołach inteligencji białoruskiej, ale nie w kołach szerokiego społeczeństwa. Społeczeństwo białoruskie dla siebie odkryło w tej chwili powstanie styczniowe, które w oficjalnej propagandzie było pańskim powstaniem, polskim pańskim powstaniem przeciwko wolnemu chłopowi białoruskiemu, wolności chłopa białoruskiego, tak? I tu tak nagle się okazało, że jednak to powstanie było takim wspólnym powstaniem narodów Rzeczpospolitej, tak? Także na Białorusi myślę, że musimy zrozumieć jedno. 20 rok jest rokiem, w którym Białorusini otworzyli oczy i zaczynają szukać. Dla mnie to jest takie nasze lata 80., kiedy myśmy zaczynali czytać literaturę podziemną i szukać naszej historii. Dla wielu Polaków to było odkrycie, że coś jednak może inaczej funkcjonowało i że ten komunizm może inaczej trzeba interpretować, tak? I że może PRL jednak nie było formą jakiejś tam niepodległości, tylko formą okupacji. Więc ja myślę, że to jest dopiero początek takiego procesu. Tak jak w 14 roku ja mówiłem, że Putinowi Ukraińcy powinni postawić pomnik za to, że powstał naród ukraiński, to tak teraz Putinowi Białorusini powinni postawić, bo w 20 roku zaczął się proces tworzenia narodu białoruskiego. I tym przewrotnym komentarzem chyba zakończymy, gdyż czas naszego spotkania dobiega końca. Ja chciałbym bardzo serdecznie naszemu gościowi podziękować za... Dziękuję za pytania i mam nadzieję, że chociaż jakiś urywek miałoby się pokazać. Dziękuję bardzo.